Państwa ponownie. Tym razem porozmawiamy sobie o 60-leciu klubu Esperanto w Szczecinie. Moimi gośćmi są pani Irena Tomaszewska. Witam panią bardzo serdecznie, przewodnicząca tego klubu. Witam panią. Dzień dobry. Oraz Karolina Rzeszuto, Polska i Światowa Młodzież Esperancka. Witam panią bardzo serdecznie. Ostatnio miało miejsce wydarzenie. Obchodzicie w tym roku jubileusz. Tak, to jest 60-lecie naszej filii szczecińskiej, Polskiego Związku Esperantystów, bo właśnie w 1956 roku księgarz szczeciński, pan Jan Maziakowski, założył, był po prostu fundatorem tego naszego klubu i tak się zaczęło. Ja sama zainteresowałam się tym językiem niedługo potem, w 1958 roku, będąc studentką drugiego roku. Przy Politechnice był organizowany kurs. Poszłam zobaczyć, co to jest i od razu się zakochałam w tym języku. Prowadziła świetna nauczycielka, pani Palica. I tak się później zaczęło. Może tylko dodam, że zainteresowanie w tamtych czasach młodzieży miało też swoje powody, bo przecież wiemy, wtedy były inne czasy, jak było trudno wyjechać gdziekolwiek za granicę, jak było trudno nawiązać kontakty. Esperanto było takim naszym okienkiem na świat. Dostać list z Meksyku, z Kuby, albo gdzieś tam jeszcze nawet z Europy, z dalekich zakątków, to była rewelacja. Świata. Dzisiaj Oczywiście. To nic nie znaczy, bo wszyscy mają kontakty, wtedy to było coś rewelacyjnego. Chociaż powiem szczerze, gdybym ja dzisiaj dostała list z Kuby, to bym się bardzo cieszyła, bo to jednak jest inna forma niż SMS czy e-mail. Dzisiaj dostajemy z Japonii, z Brazylii, mnóstwo. Mamy kontakty na całym świecie. A jak to było w pani przypadku? Co panią skłoniło, żeby się nauczyć tego języka? To był totalny przypadek. Czekałam w kolejce do dziekanatu na mojej uczelni i zobaczyłam plakat reklamujący o kursie i pomyślałam, dlaczego nie. Gdzieś kiedyś tam słyszałam w liceum o tym języku Esperanto, o Zamenhofie i stwierdziłam, dlaczego nie, i przyszłam na pierwszą lekcję właśnie na kursie i ręki. I tak mi się spodobał ten język, tak mnie wciągnęło, że zostałam. Zamenhof, polski wynalazek, to jest przede wszystkim informacja niesamowita, bo jednak nie zawsze się uda coś w naszym kraju wynaleźć, żeby miało to skalę światową. Tak. Ludwik Zamenhof, on sam o sobie mówił, że jest homarano, czyli człowiek, światowy człowiek, należący do całego świata. Też nazywał się, działał pod pseudonimem doktor Esperanto, czyli doktor niosący nadzieję. Chciał właśnie przez ten język dać możliwość porozumiewania się ludziom. Bo z pochodzenia był Żydem polskim, ale powiedział, że kocha Polskę, czuje się synem polskim, tu się urodził i chciałby tu być pochowany. Zresztą jest pochowany w Warszawie. Tak samo uwielbiał Litwę, mówił, Litwa jest moją ukochaną ojczyzną, ale w ogóle należy do całego świata. Jeśli już jesteśmy przy języku, czy to jest trudny język do nauki? Nie, jest to bardzo łatwy język. A na czym się ta gramatyka opiera? Jak tej gramatyki jest dużo? Bo w niektórych językach wiadomo, czasów tyle i po prostu tyle nauki. W Esperancie mamy tylko 16 reguł gramatycznych, które mieszczą się na jednej stronie A4. Na jednej stronie A4? To nie jest faktycznie dużo. Tak, bardzo łatwo. A jak to jest ze słówkami? Występują także przydrostki, przerostki, dzięki którym możemy bawić się tymi słowami i składać je jak klocki Lego. Na przykład, jeżeli znamy przedrostek... Mogę jakiś przykład prosić? Tak, na przykład przedrostek określający przeciwieństwo, oznaczający przeciwieństwo, mal. Mamy słówko dobry, bona, użyjemy przedrostka oznaczającego przeciwieństwo, mal. Malbona, mamy automatycznie słówko zły. Nie musimy się uczyć słówka dobry i zły, wystarczy, że jedno z tych słówek znamy. Dodajmy ten przedrostek. A czy w tym języku funkcjonuje mniej słów niż na przykład w języku angielskim? Jak to jest Słów jest na pewno dużo. Nie porównywaliśmy tego, ale bo istnieją, tak jak tutaj można używać tych przeciwieństw, ale każde słowo, każde ma swoje znaczenie też. Język Esperanto jest nie tylko językiem, który służy do bezpieczeństwa,
bezpośredniego porozumienia. Jest to też rewelacyjny język literacki. Istnieje literatura, piśmiennictwo, poezja oryginalna, przepiękne tłumaczenie, na przykład pan Tadeusz jest przetłumaczony 13 z głoskowcem, co nie w każdym języku jest możliwe. Jak już jesteśmy przy literaturze, tak? Czy łatwo jest dotrzeć do takiej literatury właśnie wydawanej w języku esperanto? To znaczy w ośrodkach esperanckich tak, kiedyś były w naszych księgarniach, w tej chwili można to dostać w języku. Także na Facebooku możemy znaleźć. Można zamówić na Facebooku. Są właśnie w sieci. Przez taki ośrodek. Tak, tak. Esperantystów. Tak, tak. Bo w normalnej sprzedaży nie są te książki na ogół dostępne. W księgarniach teraz nie ma. Kiedyś były słowniki, podręczniki, teraz nie, ale to można zamówić, są. Może jeszcze powiem, że nie tylko poezja, nie tylko język taki bezpośredni, ale również język techniczny, język medyczny. Cała biochemia, poza tym botanika, to wszystko jest. Mówią nam, że to jest język martwy, ale język żyje, bo wiadomo, że do naszego języka, do każdego zresztą, w związku z rozwojem techniki, nauki, dochodzą nowe słowa. Oczywiście, że język żyje. Tak. 60 lat istnienia, no to chyba... I tutaj też. Istnieje nie każdy sobie może dodawać, jakieś nowe słówko wrzucimy. Istnieje w Holandii akademia, która pilnuje, czy takie słówko można, czy nie, to już tam są naukowcy, filolodzy. No może teraz powie troszeczkę o naszej uroczystości. Za chwileczkę. Słyszałam, jeszcze jedno zapytam, że bardzo łatwo jest nawiązać kontakt z osobami z całego świata i dzięki temu językowi, że się go potrafi. O wiele łatwiej niż na przykład znając język angielski, co jest w sumie paradoksem, oczywiście, wydawałoby się, bo osoby... Przeciętna osoba zna język angielski, mimo tego nie jest łatwo zaprzyjaźnić się jadąc na zagranicę. Chodzi mi o trwałą przyjaźń, nie na zasadzie wymiany Facebooka i dodania się do listy znajomych jako kolejny numer, tylko na zasadzie odwiedzamy się. Tak, tak. Jak to jest z tym językiem? Istnieje ponadto coś takiego jak pasporta servo. To jest taki esperancki coach surfing, gdzie możemy właśnie do naszych zaprzyjaźnionych esperantystów się udać. Oni nam pomagają zwiedzać miasto, też bezpłatnie możemy u nich przenocować. Bardzo fajnie się nawiązuje takie kontakty podczas imprez międzynarodowych. Między innymi ja teraz byłam niedawno podczas Świąt Wielkanocnych we Włoszech na Międzynarodowym Młodzieżowym Festiwalu i przyjechałam z masą nowych kontaktów, znajomości. Pozazdrościć. Tak. Powiedz, ilu krajów były tam dzieci? A jak właśnie wyglądały wasze te obchody w ostatni weekend, które miały miejsce? Co tam się działo ciekawego? Co były za wydarzenia? Kto przyjechał? Jacy goście? Z jakich krajów? Przyjechali goście z trzech krajów. Z różnych miast u nas z Polski, ponadto Niemcy oraz ze Szwecji. A jak wyglądało samo wydarzenie sobotnie? Bo rozumiem, to było 22-24. Od piątku do niedzieli. Od piątku do niedzieli to było łącznie. W ramach naszej trzeciej wiosny esperanckiej, bo od pewnego czasu zaczęliśmy cykliczne spotkania, bo kiedyś przed laty były właśnie te wiosny esperanckie organizowane i chcieliśmy wrócić do tej tradycji i to już była nasza trzecia wiosna. Pierwsza to była pod tytułem Szczecin podziemny i pokazaliśmy właśnie te nasze podziemia, okolice, nawet w restauracji w Starym Szczecinie, która też się znajduje pod ziemią. I przeprezentowaliśmy naszych poetów szczecińskich, pana Jaśkiewicza i Jasia Karwika, niestety już nie żyjącego. Druga wiosna to była w ubiegłym roku, pokazywaliśmy Szczecin jako miasto Stary Port, więc Aleja Żeglarzy, akurat nowa, pięknie odnowiona, płynęliśmy Odrą, pokazywaliśmy Szczecin z góry, z katedry, z muzeum, a w tego roku postanowiliśmy Zielony Szczecin. Modliliśmy się, żeby była piękna pogoda i była. Na szczęście. Więc ponieważ nasi goście stwierdzili, że jeden dzień to za mało, więc żeśmy zrobili 3-dniówkę. I było bardzo dobre, znaleźliśmy lokum, bo w ośrodku salezjańskim, gdzie mieliśmy świetną salę, aulę na występy, na koncerty, mieliśmy w bursie zakwaterowanie i pyszne jedzenie w stołówce. A jak wszyscy razem są i na posiłkach, i w czasie koncertów,
i wieczorne posiady przy cieście przyniesionym z domu, no to czego więcej trzeba, no, żeby być były pięknie, przyjaźnie. Na pewno spotyka się towarzystwo z całego świata w końcu. Dzień był w sobotę, jakkolwiek w piątek mieliśmy też zwiedzanie, byliśmy na cmentarzu, a żeby przy okazji zwiedzania parku złożyć wieńce na, no, symbolicznie na wszystkich, ale na grobie naszego założyciela, pana Jana Maziekowskiego. Uczestniczyły też w tym córki obie i na grobie na Honoraty Dejnek, która była wiele lat taką dobrą duszą związku, pilnowała wszystkich imprez takich właśnie klubowych, także to było oddanie hołdu tym, co odeszli. W sobotę to mieliśmy właśnie koncerty, była historia prezentowana ze slajdami naszego związku, no i było uroczyste wręczenie honorowych odznak naszym zasłużonym działaczom. Na zakończenie... A powiedz dalej, co było potem jeszcze. Była także prelekcja pani Eli Malik, esperantystki, która opowiadała o swojej pasiece, o pszczołach. Także wieczorem był koncert zespołu esperanckiego Światowa Gwiazda Birka i Bertilo. Później wieczorem było Kafo Kraczo, czyli taka luźna rozmowa, pogaduchy, aż do północy. Sporo się działo. A jeszcze jedno, przecież był występ szczecińskiego chóru kameralnego, którego który specjalnie dla nas wykonał utwory. Którego właśnie jedną z członkiń jest nasza koleżanka, też esperantystka, Agnieszka. I śpiewali oczywiście swoje pieśni, ale także śpiewali esperanckie. Oczywiście hymn esperancki zaśpiewały na początku, a później cała sala razem z nimi śpiewała. Było bardzo sympatycznie. Musimy powoli kończyć. Na zakończenie zapytam, ile obecnie liczy wasz klub członków? Ile tam ludzi do niego należy? W tej chwili gdzieś tak około 40 takich, których możemy, to jest dużo jeszcze takich, którzy już nie uczestniczą. A czy przychodzą nowi? Tak, oczywiście, przychodzą. Właśnie w tej chwili to głównie bazujemy na nowych. O, tam jeszcze siedzi nasza jedna nowa. Co roku organizujemy kursy. Wiadomo, że młodzież kończy studia, odchodzi, żeni się, wyjeżdża na staże. Ale tak jak właśnie, jak Karolina, jak kilka innych, zostają też z nami i liczymy na nich. I co cieszę roku się bardzo, cieszę się bardzo, bo jednak 60 lat to jest piękna rocznica, pozazdrościć tylko tyle. Dziękuję paniom serdecznie za rozmowę. Życzę oczywiście wszystkiego dobrego i oby kolejne 60 lat stuknęło waszemu klubowi. Moimi gośćmi była pani Irena Tomaszewska, przewodnicząca klubu Esperanto w Szczecinie oraz Karolina Rzeszuto, Polska i Światowa Młodzież Esperancka. Dziękuję paniom raz jeszcze. Może jeszcze chciałam pożegnać w języku esperanto? Poproszę. Mi kore salutas vin ciuj, kaj mi tre dankas al vi, ke vi invitis nin ci tie, kaj ni havas eblecon diri iomete pri nia kara lingvo, kaj pri nia kara Zamenhofo. Poproszę panią Karolinę. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam i dziękuję za możliwość, za zaproszenie tutaj właśnie do państwa, do studia. Dziękuję państwu, panią bardzo serdecznie, było mi bardzo miło panie gościć. Do zobaczenia po raz kolejny w przyszłości, przy może jakiejś innej okoliczności w waszym tak. klubie odnośnie... Czyli Dislare Vido. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję paniom raz jeszcze. I państwa... zapraszamy panią do naszego klubu. Oczywiście. Państwa zapraszam na króciutką przerwę. O, jeszcze książek nie pokazaliśmy.